Cześć moi drodzy, z tej strony JJ, a z tej strony Farel i witamy w kolejnym odcinku z No Jump Rush, waszej ulubionej serii, w której zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani złotóweczki na gemy. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla was fanarty, skrzynki do openingu, clan chest, możemy poprosić o kartę epicką, nie wiem i co jeszcze? Wszystko! Wszystko! Także będzie grubo, zostawcie łapeczkę w górę, teraz poleci intro i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Okej, mordeczki, zaczynamy od przeglądu Waszych fanartów. Chciałem Was opierdzielić, ponieważ bardzo mało było ich w tym tygodniu. Tylko 7, tego mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się poprawicie i podeślecie jeszcze więcej. Pierwszy fanart został nadesłany przez Fermingowca. Fermingowiec, jest to... Elektroizard. Kredka, mazak. No, taki popapraniec, nie? Jak to porobiony po prądzie. No, fajny. To nie jest źle, nie jest źle. Na dwóch kartkach chyba, czy to jest łączona kartka, widzisz? Taki może duży chyba wyszedł, jakiś taki był, co? Może tak. No, powiem Ci, mogę dać 7. Ja też 7. No to jesteśmy zgodni w pierwszym fanarcie. Kolejny fanart został nadesłany przez... Adriana Pyrka. Pyrko. Pyrkosza! Pyrkę, dobra, co to będzie? Bone Pit, powiększmy to troszeczkę. Adrian Pyrek. Wiem, szału nie ma. Wiem, szału. No. No kurczę. My no, też wiemy. No my też to wiemy, stary. Nie. Mogę dać 6. Ja też 6 daję. Okej. Okay. Tam jeszcze jeden fanart był nadesłany przez Fermingowca, tak? Tak, i to był chyba. Log z plasteliny, no taki chłopie, tak? Położone i o. Dobra, piątkę mogę za to żygnąć, nie? Tak. No, piąteczka. Szału nie ma, jak to log. Okej, okay, czwarty fanart. Został nadesłany przez Bombera. Bomber. Jest to Ice Spirits. Pozdrawiam Farel i JJ, Krystian i Justyna. Zostaw łapkę w górę obowiązkowo. Zostaw łapkę w górę obowiązkowo. Tak, kgame.pl. No ten szkieleton taki trochę niewymiarowy. No ale jakoś sobie tam jeszcze daje radę. Chodzi, ma mieczyk? Ma mieczyk niebieski. Tak. To minecraftowy ten z diamentu. No i Ice Spirit taki. No jak to Ice Spirit, nie? No mogę dać 6, nie za to. Ja daję 5. Lecimy dalej. Piąty fanart. Uwaga, od kogo? Od Czarka Surowskiego. O! Wow. O! I to jest mordo fanart! No i to jest super. I to ma sens, takie prace. Takie prace mają sens. Normalnie będziesz w wariacie na miniaturze, powiem taki wam... Grzeje, nie? Się ten Inferno Dragon. Tak. Farbkami, ładnie. Niedokończona jeszcze została dolna część tego hełmu. Ale mi się wydaje, że stary, podeślesz mi na e-mail, jak go skończysz totalnie. Po prostu może nie miałeś na to czasu. Bardzo fajnie to wygląda. Moim zdaniem mogę dać śmiało 9. Ja bo niedokończone. Ja też daję 9, bardzo ładnie. Okej, okay. Szósty fanart. Ostatni już fanart, no widzicie? Nadesłany przez Kamila Tendera. 404. Jest. A, jest i Giant Szkieleton. Giant Szkieleton dla Justy Fanart, ulubiona jej karta, epicka. No taki, no... Żółte zęby, papierosów dużo palił chyba. No tak, tymi kredkami tak pomalowane, no tak... Na odwal się, no... No ale... Ale wygląda jak Giant Szkieleton, no chociaż. Ale wygląda, no... 5. No 5. Okej, okay, to by było na tyle z Waszych fanartów. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się bardziej postaracie. Macie czas do niedzieli, także nadsyłajcie pracę na gamingwithfarel@gmail.com, a my teraz przechodzimy do openingu skrzynek. Yo. To co, standardowo Justa będzie otwierała skrzynkę. Za początku zacznijmy od karty może epickiej w sklepie. Dobra. Dawaj, otwieraj. Co byśmy chcieli? Jakaś karta epicka, której nie mamy. Mamy chyba wszystkie. Dobra, dawaj. Co będzie, to będzie. Tak jest. Free Guards, no może być. O, pierwszy poziom mamy Guardsów, tak? Co kupujemy? Zobacz, pokaż ile mega minionów. 8 mega minionów za 800. Kupmy to. Jesteś pewien? Jestem pewien, ponieważ to jest bardzo dobra karta. Okej. Okay. Coś jeszcze?
Goblin Gang za 330 też mi się wydaje, wszyscy że jest... Wszyscy teraz requestują te Goblin Ganga. Tak, weźmy go też. Bo zobacz, on tyle samo kosztuje co miniony, a masz 5 aż kurczę jednostek. Dobra. Teraz przejdźmy do openingu skrzynek. Zaczynamy od Golden Chesta. Tak, od Golden Chesta standardowo. Gold, miniony, Wizard, Ice Golem. I Fire Spirit. Może być. Giant Cha. Uwaga, Gold? Klon? I? Barbarian Hat! No tak no, średnio, na jeżdżę. No, jak to, Giant Chesta, nie? Pokaż co w ogóle... Żadnego Gianta. No, jest Giant Chesta, żadnego Gianta. Pokaż co w ogóle mamy w questach. Co my tu mamy w questach? Zapomniałem. Nie mamy nic! Lightning Chesta mamy do zrobienia dopiero. Okej. Okay. Collect. Collect. Tutaj coś mamy, nie. Musimy... Sprawdźmy, czekaj, co tam jest napisane? 1 na 1, 10 razy musimy zagrać. Kartami, które kosztują 2 eliksiru lub mniej 50 razy na 1 na 1. Ale i... tom na dole bym skipnął. To jest złe zadanie, to nie jest fajne zadanie. Skipnijmy je. Tak. Yep. I dostęp... Building. Building cards, 30... Kurde, to tak samo, średnio. Dobra. Okej, okay. Myślałem, że będzie jakaś karta epicka. Lecimy dalej. Dawaj teraz Clan Chest. Odblokuj skrzynkę i chyba Clan Chest. Jest co? Clan Chest, no. Jest Clan Chest 10 na 10, może spadnie w końcu jakaś legenda. Dawaj. Gold. Barbarian Hat. Bomb Tower. Hogrydown. Może być. Battle Ram. Też może być. Barbariansy i... Nie ma znowu legendy, kurczę, który to Clan Chest z rzędu już nie ma legendy? 125 Ice Spirit. I dajcie mi teraz Rage'a albo klona. O, jest Giant Skeleton. Dobrze, dobrze. To czyli poprosimy o Giant Skeletona. I będziemy mieli już go na poziomie 4. Requestuj Giant Skeletona. Requestuję. Akurat brakuje nam 3 kart i dostaniemy te 3 karty. Super. W dzisiejszym odcinku zagramy Touchdown Challenge'a. Ale musimy jeszcze otworzyć skrzynkę za 4 winy. Za 4 winy z YouTuber Challenge. Tak jest. Dawaj. Gold. Gold. Ice Spirit. Znowu. Dart Goblin. Znowu. No i Fire Spirit. Ale... O, co tu się spodziewać lepszego, nie? Dobra. To już od razu... Touchdown 2 na 2. Oczywiście, Join. Że tak. Gramy z widzami, czy gramy ze sobą? Możemy zagrać ze sobą, ale zagramy. Nie wiem, jak nam to będzie wychodzić. Nie szkodzi. Jak to Touchdown Challenge? Na pewno słabo. To loguj się na konto i zaczynamy. Niestety nie udało nam się połączyć, za mocno spamujecie cały czas, wyrzuca grę, nie dochodzi zaproszenie od Justy do mnie, dlatego zagramy sobie normalnie z klanowiczami, play with friends, share to clan, kto pierwszy, ten lepszy. O, yes. Poszło w końcu, kurczę. Strzałki. Strzałki. Z Wojtasem, pozdrawiamy Wojtasa. Elektro Wizard, nie? Mhm, bo tak. Mamy strzałki na... Co nas princeski, dokładnie. Bowler. Tak, bowler. Inferno Dragon czy P.E.K.K.A? Inferno Dragon, moim zdaniem, bo jak oddamy im Inferno Dragona, tam będzie nam bowlera tym kontrował, tak? A zawsze P.E.K.K.A. Electro Wizardem można, wiesz, no, tak mi się wydaje. Dobra, no to sprawdźmy, jak nam pójdzie. Nie, lepiej P.E.K.K.I. na Electro Wizarda... Electro Wizarda na P.E.K.K.I. nie rzucać. Ale zanim... Dobra, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra. Ja bym wyszedł lawą. Tak. I później się bronił. Jakoś się później bronił. Princeska, nie gaś jej. Na razie ją zostaw. Ona tam bardzo mały damage zada Lava Handowi. Tędy idziesz? No dobra. O kurcze. O kurcze. Tombstone Justa, bo P.E.K.K.A. gasi Tom. Bowler, Inferno Dragon. Yeah! Pierwszy touchdown! Nawet nice. Tego nie ogarnęłam. Ja też tego nie ogarnąłem, ładnie. A już chciałem, żebyś Inferno Dragona stawiała. Okej, okay, Tombstone, okej. Okay. Arszerki. Chyba Night Bitche? Tak. Coś takiego zagrajmy. No, Ice Golem przed Night Witch. Szybko, żeby już zbierał Ice Golem. Super, super. Idealnie. Patrz, jak te batsy ładnie uciekły. Internet connection. O nie, znowu coś dzisiaj na ten odcinek nie wychodzi. Musisz tak klikać teraz. Aż ona wskoczy, ta karta. Patrz.
Jeszcze nie wskoczyła? Dobra, wskoczyła. Dobra, jest! Kolejny proszę. Szkeletonek, super. 2 do jaja, elegancko. Okej. I co teraz? Bowlera na egzę? Tak, jak najbardziej. Do tego... super, zgasił tym zapem. Udało się. Parkiego mają. O, ta bandytka jest też przesadzona. Na touchdownie bandytka? No, dawaj, dawaj. I ja bym na to jeszcze postawił jakoś Electrozarda. Bo Sparki idzie. Okej, okej. Patrz, Wizard gdzie jest? Patrz, gdzie jest Wizard? Widziałaś? Nie. Na linii stał. Na linii stał Wizard, ale Archerki go sprzątnęły. Gdybyś tam dała strzałki, to było wtedy 3 do jaja i win. Okej, ale lecimy dalej. No cóż, szkieletonek dojdzie. Touchdown. Jest, szkieletonki są super, the best. Super rozgrywka. Szkieletonki dzisiaj bardzo fajnie zapunktowały w tym challenge'u. Pozdrawiamy Wojtasa. Pozdrawiamy Wojtasa, oczywiście. Dobra mordeczki, zajebiście awansowaliśmy do góry. 7-1, 520 golda jest nasze. Teraz... Dwie ostatnie walki i dwie ostatnie szanse, bo jedną walkę przegraliśmy niestety. Z Kubą bardzo mi się dobrze gra. Kuba spoko zawodnik, do 2-2, polecam jak najbardziej. Stary, daj z siebie teraz wszystko, bo naprawdę gramy teraz o złote kalesony. Ice Golem czy miniony? Miniony ja bym dała. Miniony, nie? Chyba Peka. Mi się wydaje, że też Peka. O kurde. O kurcze, to niezły push. Ja bym nie brał tego golema, mamy pekę. Możesz im oddać, bo mamy pekę. Elektro Wizard w dupę z nim, nie? Znaczy Ice Wizard. Tak, bierz muszkieterkę. Muszkieterka. Mamy Lightninga, czyli możemy kontrować sobie fajnie. Dobra. Skup się, nie denerwuj się. Focus, focus. Nic się nie stanie. Tylko 5200 albo 57200. Plecy. No dobra, razu. Golem Peka. No, nie. Dobrze, że ten Goblin Gang jednak tam poszedł. Battle Rama zaryzykował z prawej. No dobra, sprawdzimy wariacie, co z tego wyjdzie. Może faktycznie będzie to dobrą opcją. Nie wyrzucaj takich śmiesznych kart, żebyś... Doszedł Battle Ram, nie, cofnął się! No nie wierzę. Widziałaś, co oni zrobili? Dobra, powoli, skup się. Tam dojdzie balonik. Leć baloniku. Yes! 1-0. Tylko teraz się obronić przez 2 minuty. Albo dokończę ich na 3-0, nie? Ta rakieta nam tu jest w deku potrzebna jak... Świni sandały. O kurde. Nie, nie. Nie masz nic lodującego. No znam, czy masz. Tej barbariancy. Gdzie ten Goblin Gang? Nie w tym miejscu. Tu miniony rzucaj. Oni kuszem grają. Uprzejmie. Dawaj, egze. Dobra. Dobra. Udało się? Udało się. Battle Ram. A tutaj bańkę dam z lewej. Niech leci bańka. Może doleci, wiesz? Tam bowler idzie, niedobrze. Bowliego trzeba bronić czymś. Dobra, miniony dojdą. Minionek, leć! Jest! Nie, kto tam? Battle Ram! W ogóle on nie miał HP! Nice! Wiesz, że ja czuję te 52 koła w kieszeni? Nie podjaraj się za bardzo, bo zaraz skończy sielanka. Dawaj. Ja dam trochę szerzej, co? Boję się, oni mają lawę i golema? Tak, i kuszem. Gram tą pekę. No nie, no nie mogę się wyrzucać tej peki, masz 2-0. Musisz czekać, aż oni coś wyrzucą, żeby się bronić, o, lawa. Teraz kuszem cię będzie obijał... Pekę. Miniony muszkieterka. Kurde, oni mają dwa razy, ale te miniony zagrałem. Widziałeś, co się stało? Te miniony od razu zdechły. Dobrze, że ta lawa leci na Tombstone'a. Ojeju. Wiesz co, tam się dzieje na górze. Mają Bowliego, ten Bowli może dojść 30 sekund, a to jeszcze jest kawał drogi, wiesz o tym? No ja wiem. Barbariansy z lewej. Jakie tam postaw. Na Bowliego? No.
Klikam! Dawaj, 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 ale patrz, Mega Knight, co oni mieli za karty w ogóle? Dobra, easy. Jeszcze jedna szansa, chcesz zagrać o złote kalesony? Nie, ja nie chcę, ja się boję, ja nie chcę. Mamy dwie szanse. Dawaj, zagraj. Nie. Dawaj, zagraj o złote kalesony. Zobaczymy, ewentualnie przegramy. Dobra, moi kochani, dawajcie łapki w górę za to, że jest 8-1, 5200 nasze. The best team ever Clash Royale. Czyli tak, mamy szansę na legendę, jest Kuba, battle. Grasz? Tak. Ale najpierw jak przegram, to wtedy ty. Tak. O kurde. Royal Giant. Nie mieliśmy jeszcze go. Wziął Lumberjacka, poczekaj, co on bierze? Lumberjack Fireball. Oni mają klona, spele idą, w lekkie karty idą, widzisz? No. Czyli będą obijać go. Co robimy? Czy klonujemy, będziemy mieli Lumberjacków więcej? Ale mamy już Giant'a. Mirrorować. Mamy Giant'a, więc chyba lustro, co? Lustro. O kurczę, dobrze, że nie wzięliśmy tego Royal Giant'a. Chyba golem. Boże, ja tego... Bomber? Co oni mają za karty? Goblin Gang. Goblin Gang, obowiązkowo, bo oni mają... Tombstone czy Kuszem? Tombstone. O kurczę. Będzie ciężko. Naprawdę mega będzie ciężka rozrywka. Dead Note i Soroa. Ja się boję. Normalnie się boję. Normalnie się nie bój. Poczekaj, niech może oni wyjdą pierwsi, co? Czy wychodzimy z golemem? Golem przy ścianie, okej, ryzykujemy. Poczekaj, jeszcze nie. On niech da Lumberjacka pierw. Jeszcze nie. Dobra, teraz, Goblin Gang, rura. Jakby mieli teraz zapa i nam to zgasili, to ta baryłka by doleciała. Nie, 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 nic nie dawaj. Stój! Nic nie dawaj, nie gadaj do mnie lepiej. Dobra, Justa gra sama, ja się nie udzielam. Z takim supportem robisz? O kurde, lawa. No, daj Tombstone'a. Tu się ładnie zbroimy, okej, ale teraz co się dzieje z prawej, zobacz. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobrze, idealnie to zagrał, idealnie to zagrał. Princeska ładnie nam to obija. Daj coś na środek, bo Fire Spirity idą. Kanon karta na Wizarda. Albo nie. Czekaj, no. Dobra, okej. Okay. Log. Endał loga na to. Dobra, princeska jest. Lumberjack biegnie. Leć, Lamberek! Logiem tam, chama, weź ładuj, Justa! Czemu logiem nie rzucisz tam, nie wyczyścisz tego? No bo i tak to wychodzi... Jest. Nie stresuj mnie. Tam to trzeba było loga rzucać. Trzeba było loga rzucać, kobieta. Cicho bądź. O złote kalesony, jest rozgrywka, 1-1. Nie, spokojnie, ty się zbrój, no. Nie dawaj tego balona, Kuba, nie ma sensu. No właśnie, bałem się, coś takiego będzie. Dobrze, on da Teslę, muszkieterka. Wtedy też tak samo było. Muszkieterka, Tesla, Tombstone i to się ładnie wyklarowało. Dobra, ja im jeszcze tam fireballem. Logiem. Nie, doleci? Nie doleciał. Daj tego, karta szybko lub coś. Tombstone, Tombstone! Dobra. Z prawej. A tam balonik, przecież mówię z prawej. Dobra, po nas. Patrz. Log! Patrz. No przecież to było do przewidzenia. Jezu, no dobra, no. Aj, aj, aj. Princeskę. Dobra, on to fireballa. Loga, dawaj. Żeby to zniszczyć Executonera. Kolejny log, mirroruj go. Nie, on nie dojdzie. Lumberjack, biegnij, proszę cię. Biegnij. Nie. No way.
Dawaj to normalnie, jesteśmy w ciemnej, śmierdzącej dupie. Jedna i ostatnia walka. Mam nadzieję, że nam się uda. 52 tysiące. No było blisko. Było blisko. Jest i Kuba, ostatnie podejście. Mam nadzieję, że nam uda zdobyć 52 tysiące. Trzymajcie kciuki. Ja czekam, aż Kuba wybierze karty, dopiero my się dobierzemy do jego deku. Butlera mama. Balon, Prince, Prime oddał. Co bierzemy? Lightninga czy Fireballa? Właśnie tak, chyba Fireballa. Fireball mniej kosztuje, no. Tombstone Furnace. Jeszcze lepiej. On to ma balona, tak? No to chyba Furnace. Dobra, Furnace. Inferno Dragon Valkyria. Chyba Inferno. Dobra, Inferno Dragon. Princeska Goblin. Nie, princeski nie bierz, ona jest bez sensu. Gobliny, może będą tego Prince'a troszeczkę w jakiś tam sposób zahamowywać. Okej. Trzymam kciuki. Normalnie, wygramy. Musiało tak zostać, że ostatnia szansa i ostatni win. No to tak zawsze jest, nie wiesz o tym? Aha, balon, na dzień dobry. Super. Goblinki. Widzę. No daj ten Bomber Tower, dobrze Kuba. Dobrze jest Kuba. Rżniemy ostro. Widzę, mamy dennego Freeza w deku. Dobra, Fireball. Ryzyko zawodowe. Dojdzie ten Prince. Dobra, trzy skeletonki. Nie, po nas. Patrz co się dzieje, gdzie ten Dart Goblin stanął. Wow, 1-0, przegrywamy, niedobrze. Giant przy krawędzi, co nie? Ty poczekaj, no, jeszcze nawet nie masz końcówki eliksiru, już wszystko wyrzucasz. Musisz oszczędzać. O kurde, oni kuszu jeszcze mają? No, daj poison. To nie mój poison, to Kuby. Frizuje! Jest! Jest! Touchdown! Jezus. Touchdown! Pięknie! Woo. Pięknie! 1-1, gramy dalej, jesteśmy w grze. Woo. Broń się, proszę. Nie panikuj, ale zadyma. Uważaj na tego Dart Goblina. Patrz golem. O kurde. Powiem tak, o kurde, nie. Patrz, tutaj co idzie. Princeska Balon. Inferno Dragon musi pójść. Ale nie wiem, czy damy radę to obronić. Wątpię, to dawaj nie. Cztery. Nie, po nas. Tu leżymy i kwiczymy. Aj. No i co teraz? Co teraz, mordeczki? Co tu się będzie działo? Dawaj, Furnas wyjdź. No, dawaj. Gianta, musisz wyjść Giantem. Gdzie na tą pstą Giantem? Patrz. Boom, bitch! Musicie rzucać tego. Tak, na pewno słyszy. Na pewno musi tam rzucać. To nie live. 2-2, mordo. Szybko nie. Co nie? No i przejdą wam tym. Nie przejdą niczym, nie ma opcji. Farel nie dopuści do tego. Nie po to o takie walczyłem rzeczy, że teraz mi tu przeszli. Lumberjacka mają jeszcze. Jak niedobrze. Jak jest bardzo z dupy. Jest tak z dupy, że nie mam pytań. Dawaj. Freeze! Przegraliśmy. Kurde, pieprzony freeze, że się nie klikło. Dobra, moi drodzy, szkoda, 52 tysiące poszło się w przysłowiową dupę walić, otwieramy chesta. Ja pierniczę, wiedziałem, mało brakowało, emocje były do samego końca, Tesla i... A idź pan. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, No Jam Rush, trzymajcie się, z bólem serca się żegnam, yo!